60, ponad 60 chłopaków z dzielnic slumsowych, wszyscy z wirusem HIV, wjechali na weekendowy obóz. Część z tego obozu miałem okazję podejrzeć i nawet co nieco powiedzieć do tej młodzieży. Posłuchajcie o moich doświadczeniach. Ci młodzi ludzie mają spore obciążenie. To nie oni wybrali, że mają wirus HIV. W większości mają go ze względu na to, że ten wirus mieli ich rodzice. I mierzą się z tym od dziecka. Ja spotkałem się z najstarszą grupą, którą zajmuje się ośrodek La Toto, w którym przez te tygodnie pracuję, między 17 a 20 rokiem życia. Czyli to już tacy młodzi mężczyźni, którzy mieli okazję wyjechać, no i mieli okazję ze sobą porozmawiać, mieli iluś gości, którzy coś im powiedzieli. Jedną z tych osób byłem również i ja. Najpierw jednak się przysłuchiwałem. Pierwsza część, w której uczestniczyłem, tyczyła narkotyków. Były osoby, które coś powiedziały. Oni też mieli dużo okazji do tego, żeby wyrazić swoje zdanie. Różne bardzo opinie, różne zdania. Ale to, co mnie ujęło, to, że oni byli bardzo szczerzy. Bardzo szczerzy. To nie było pierwsze dla nich takie spotkanie, więc są nauczeni mówienia. Ja oczekiwałem, że te osoby, które w większości są z miejsc bardzo trudnych, często z rozbitych rodzin, często doświadczających sporej patologii, ci ludzie byli gotowi do szczerej rozmowy o tym, co jest ich życiem, też i tym wszystkim, co jest ich trudnymi uczuciami. Też i tym, co jest zmaganiem się z tym, że są mocno wykluczeni jako osoby z wirusem HIV i wielokrotnie nie mówią nawet bliskim osobom o tym, co jest ich chorobą. Potrafili jednak być ze sobą w dobry sposób i w szczerości, i widać w dobrej zabawie. To jest niesamowite, że oni tak dużo tańczyli. Nie było kobiet, nie było dziewczyn. Oni i tak znajdowali czas na to, żeby się nieco poruszać. Widać, że tego potrzebowali. Dobrze ze sobą spędzali czas, bo też w tym gronie mogli być szczerzy odnośnie tego, co jest ich trudnością, też ich chorobą, tym wirusem, który w sobie noszą, który ich w jakiś sposób ogranicza, ale też i otwiera na głębsze poszukiwanie tego, co jest ważne w ich życiu. To, co wynoszę z tego spotkania, to, co jest moim zachwytem odnośnie ich postawy, tym, co jest próbą mierzenia się z tym, jak jest w moim życiu, mimo tego, że nie jest łatwo. Jak wspomniałem, oni nie wybrali tego, że mają ten wirus. W większości przypadków to nie były ich błędy też. Mają po prostu wirusa HIV. Ale pytali duchu Biblii, a tak są prowadzeni przez jezuitów, naszych współpracowników, w tym miejscu, które zapewnia im nieco opieki i medycznej, i psychologicznej, i też po części duchowej. Pytają, jak w tych okolicznościach mojego życia, jak w tym, co jest moimi też i trudnościami, i obciążeniami, mogę żyć możliwie najmądrzej i najlepiej. A to jest pytanie dla każdego z nas, nie tylko dla nich, dla mnie, dla was, którzy też i to oglądacie. Co w moich okolicznościach życia ja mogę zrobić, żeby to życie było jak najlepsze? Nie wszystko wybrałem, nie wszystko jest idealnie, coś jest świetne, a coś słabiutkie. Ale co teraz mogę zrobić najlepszego? Jak mogę żyć najmądrzej i najlepiej? Jak mam żyć tak, żeby nie usiąść i nie rozczulać nad sobą? Jest kiepsko, ale naprawdę konstruktywnie pytać siebie, innych i Boga, co mogę najlepszego robić ze swoim życiem? Jak w tych okolicznościach, jakie mam, mogę żyć możliwie jak najlepiej. I'm a strong one. I'm a strong one. Yeah.